Oczywiście mecz powinien dostarczyć ogromnych emocji, bo oba zespoły sąsiadują w tabeli. Pleszew jest wiceliderem, Śląsk zajmuje czwartą pozycję. Mają dokładnie taką samą liczbę punktów. Spotkanie więc toczy się nie o dwa, a co najmniej o cztery oczka, jak zwykło się mawiać. Jest wiele atutów po stronie obu zespołów. Największym Śląska jest własna hala i umiejętność gry przed swoimi kibicami, choć w tym sezonie drużynie przydarzyła się jedna wpadka. Pleszew natomiast na wyjeździe czuje się równie dobrze jak u siebie. Też ledwie raz poznał smak porażki w obcej hali. Śląsk to zew młodości, drużyna bardzo perspektywiczna, która przez lata powinna dostarczać koszykarzy do pierwszej ligi czy ekstraklasy. Co najmniej kilku zawodników w zespole trenera Tomasza Jankowskiego ma ogromny potencjał. Pleszew natomiast został zbudowany o zdecydowanie bardziej doświadczonych graczy, ligowych seniorów, wyjadaczy. W tym ma sporą przewagę nad wrocławianami. Te wszystkie za i przeciw powodują, że warto odwiedzić halę i zobaczyć oba zespoły w akcji. Mecz powinien toczyć się w szybkim tempie, a wynik pozostaje sprawą otwartą. Początek rywalizacji w niedzielę o godzinie 16:00.